Duchu Świętym, tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Świętym, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spęka Święty, Tyś mądrością niezmierzoną. Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam i prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przepiekanie. Prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec w Duchu przyjść. I pojawił się obłok, który ich zasłonił, a z obłoku rozległ się głos: On jest moim Synem umiłowanym, Jego słuchajcie. Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za wszystkie słowa, które wyrzekł, które zostały zapisane w Piśmie Świętym. Ojcze, daj nam Ducha Świętego, Ducha mądrości, Ducha wiary, Ducha pokory, abyśmy umieli przyjąć to Słowo i żyć nim na co dzień, abyśmy z tego Słowa uczynili dla swojego życia twierdzę. Ojcze, w Twoim Słowie jest nasze wybawienie, w Twoim Słowie są klucze do Królestwa Bożego. Twoje Słowo, Ojcze, otwiera nasze życie na znaki, na cuda, na Twoją świętą obecność, na Ducha Świętego. Twoje Słowo otwiera na Królestwo Boże. Ojcze, naucz nas rozumieć Słowo Boże. I daj nam siłę do tego, abyśmy czytali codziennie, abyśmy rozważali codziennie, abyśmy ogłaszali to Słowo nad swoim życiem. Bo w tym Słowie jest moc. Nie pozwól żadnemu Słowu Jezusa upaść na ziemię. Niech ono stanie się ciałem w naszym życiu.